Jak wiadomo, tutaj nastąpiła już decyzja narodu brytyjskiego, którą trzeba uszanować. I żaden rozwód nie jest dobry, a rozwód w rodzinie, takiej jaką jest Unia Europejska w szczególności. Będziemy na pewno bacznie przyglądać się kolejnym ruchom i temu, co Bruksela zrobi. Z punktu widzenia wpływu na Polskę, to przewiduję, że w najbliższych kilku dniach, czy może tygodniu, dwóch, będą duże turbulencje na rynkach finansowych na całym świecie. Widzieliście pewnie Państwo dzisiaj, że ceny akcji w Azji spadły o ponad 10%. Można powiedzieć, gdzie Rzym, gdzie Krym, prawda? A jednak ten wpływ tak ważnego kraju, jakim jest Wielka Brytania na Unię Europejską i na gospodarkę globalną, jest duży. Ale po tym okresie kilku dni czy paru tygodni zmienności, dużej zmienności na rynkach kapitałowych, rynkach finansowych, przewiduję, że raczej te rynki się uspokoją. Myślę, że też pierwsze reakcje na ceny polskich obligacji czy ruchy na głównych parach walut pokazują, że sytuacja na pewno będzie pod kontrolą, że nie ma tutaj niepokojów takie, jakie wybuchły chociażby po upadku Lehman Brothers w 2008 roku, który był takim charakterystycznym punktem zwrotnym podczas kryzysu finansowego. No ale jest to oczywiście smutny i niedobry dzień dla Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będzie efekt odwrotny, mianowicie będzie coś w rodzaju otrzeźwienia, że w różnych miejscach, gdzie nurty skrajne dochodzą do głosu, nastąpi taki element czy moment refleksji, który zbliży nas z powrotem do siebie w Unii Europejskiej. Ale warunkiem tego jest również przemyślenie tego przez Brukselę, bo powiedzmy sobie szczerze, że to taka jednak bardzo scentralizowana formuła zarządzania wieloma procesami gospodarczymi, a też społecznymi i politycznymi, doprowadziła do podwyższonego stanu napięcia i stanu niezadowolenia, i to w takich krajach, które są bardzo wysoko rozwinięte. Zauważmy zatem, że tutaj do przemyślenia mają zarówno wiele kraje członkowskie, ale również poszczególne instytucje, centralne instytucje Unii Europejskiej. Myślę, że jak pójdą po rozum do głowy, to będziemy za parę lat w bezpieczniejszej i bardziej stabilnej Unii Europejskiej, raczej niż odwrotnie.